Żeby sprzedać, to ktoś musi chcieć kupić. A w końcówce hossy to raczej każdy chce sprzedać. Właśnie nie. W praktyce okazuje się, że więcej ludzi chce kupić na szczycie hossy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wchodzi ulica. Dlatego, że wchodzi euforia. Dlatego, że wchodzi zainteresowanie. Dlatego, że ludzie chcą zarabiać więcej. Myślą, że to jeszcze się rozpędzi, że to będzie droższe i tak dalej. Coraz więcej ludzi się dowiaduje. Gadają o tym w telewizji, w gazetach. Bitcoin przebija nowe szczyty, Ethereum po 10 tysięcy dolarów i tak dalej. I ludzie kupują. I właśnie to jest dla ciebie okazja, że jesteś osobą, która jest w rynku dużo wcześniej, żeby właśnie tym ludziom sprzedać.